Cześć, ja jestem Modar i witam was bardzo serdecznie w 10. już odcinku drugiego sezonu niepokojących reklam telewizyjnych. Chciałem, żeby ten odcinek był trochę bardziej wyjątkowy, jednak ze względu na ogromne temperatury za oknem naprawdę ciężko było mi go zrobić, więc jest trochę zwyczajnie. Ale mam nadzieję, że i tak wam się spodoba, bo wyszukałem naprawdę kilka świetnych reklam. A propos reklam, właśnie, dzisiejszy materiał rozpoczniemy od całkiem osobliwej reklamy, równie osobliwej zabawki, szympansa Charlie'ego, która jednak nigdy nie trafiła do telewizji z niewiadomych mi przyczyn. Następnie rzucimy okiem na kolejną przedziwną reklamę marki Louis z lat 70., później cofniemy się do 1966 roku, by zobaczyć upiorny spot telewizyjny wspominający o kolejnej niepokojącej lalce. Następnie rzucimy okiem na dziwną reklamę marki Quiznos, a ten odcinek zakończymy jedną z najbardziej przerażających reklam, jakie w życiu widziałem. Zatem co? Myślę, że będzie ciekawie. Jeszcze nim zaczniemy ten odcinek, proszę strzel pod nim kciuka w górę. Próg na 10 to 1500, miejmy nadzieję, że nam się uda, a także zostaw subskrypcję, ponieważ dobijamy 80 tysięcy widzów do końca wakacji. Uda się, miejmy nadzieję, że tak. Tymczasem proszę rozsiądźcie się wygodnie i dajcie się ponieść 10 części niepokojących reklam telewizyjnych. A zacznijmy od spotu telewizyjnego reklamującego dumnie nazwaną najpopularniejszą zabawkę na świecie, czyli szympansa Charlie'ego. Pewnie już nieraz spotkaliście się z tą osobliwą małpką. Niekiedy pojawia się w horrorach i tym podobne. Mi przynajmniej zazwyczaj kojarzyła się z czymś bardziej niepokojącym. I dlatego też ta reklama trafiła do tej serii. Z niewiadomych względów nigdy nie została puszczona do telewizji po wyprodukowaniu. No cóż, sama w sobie wydaje się być dosyć nieodpowiednia, chyba ze względu na sam reklamowany produkt. The world's most famous toy is back. Charlie the Chimp. Bop Charlie on the head and hear him screech and watch his eyes pop out. Now you can own this legendary toy for just $29.95 plus shipping and handling. Charlie Chimp, the classic symbol monkey, with his white dress shirt, shimmering detailed vest, and shiny real metal symbols. But that's not all. Order Charlie Chimp today and receive free shipping and free batteries. That's right, Charlie Chimp. Free shipping and free batteries. A $50 value, all for just $29.95. To take advantage of this limited time, free shipping offer, visit charliechimp.com or call toll free 888-447-8833. That's 888-447-8833. Teraz przenosimy się do lat 70., żeby pokazać wam całkiem interesującą reklamę marki Louis z tej serii, którą już niegdyś wam pokazywałem. Nie jest to o tyle niepokojące, co po prostu dziwne jak na dzisiejsze standardy. Być może w tamtym czasie coś wywoływało zgoła odmienne odczucia. Aby lekko bardziej nakreślić ton całości, przeczytam opis filmu na YouTube, w którym znalazłem tę reklamę. Jest on całkiem zabawny. What if man had turned out differently? Then where would he wear Levi's Day Press slacks or Levi's fashion jeans? Would he put Levi's herringbone on his fins? Levi's stripes on his wings? How could he enjoy Levi's flares with Dacron polyester? Dacron polyester. What would he put in the pockets of our Stay Press bush jeans? What would he do with Levi's hopsack? Come to think of it, if man had turned out differently, would there even be a Levi's? There would have been no 1850 gold rush, no man named Levi Strauss, no need for him to invent the world's toughest pair of pants. Men, we're glad you walk on two legs. Otherwise, you'd never get the chance to wear a pair of Levi's. Yeah.
Niespełna 2 lata temu, jeszcze w pierwszym sezonie tej serii, pokazywałem wam niektóre całkiem osobliwe reklamy lalek. Ta pochodzi z 1966 roku i jest równie... ponura. Ten niespełna półminutowy klip reklamowy prezentował z reguły normalną lalkę, której mogłeś opowiedzieć swoje najmroczniejsze sekrety. To z kolei wpłynęło na całokształt tej reklamy. Jakże niepokojący i dziwny, prawda? Mattel's new baby secret. She whispers just to you. Her lips really move. I want to tell you something. It's almost unbelievable. Get Mattel's new baby secret so you can have fun keeping secrets together. I know a secret to you. That is... Kiedy po raz pierwszy zobaczyłem to, co widzicie teraz, stwierdziłem, że to zwyczajna parodia, jednak jak się okazuje, marka Cuisinos. Dla niewtajemniczonych amerykańska marka restauracji fast food swego czasu wypuściła serię całkiem dziwnych reklam, w których szczury z tym niecodziennym wyrazem twarzy opowiadały o wspaniałościach, jakie oferuje marka. Całość nie jest straszna, bardziej myślę, że może wywoływać rozbawienie. Jeżeli miałbym użyć słowa, które najbardziej pasowałoby do niej, powiedziałbym, że jest ona weird. Chociaż nie wiem, czy jest aż tak odpowiednie. Quiznos new Santa Fe trio subs with smoky chipotle sauce. Fried chicken, roast beef, or smoked turkey. Quiznos! Quiznos. Toast. Teraz na sam koniec rzucimy okiem na najbardziej przerażającą reklamę w tym filmie, która wyprodukowana została w 1992 roku. Na sam początek chyba muszę powiedzieć, że raczej zostanie ona ocenzurowana, ale w razie czego link macie do niej w opisie. W zasadzie całość opierała się na tym, by nie kupować dóbr ani produktów z Tajwanu ze względu na, że tak powiem, polowania, które mają tam miejsce. Całość pokazywała stary monitor, przypuszczam, że zrobiony właśnie w Tajwanie, z którego z czasem zaczyna wylewać się krew. Całość była puszczana w kinach przed seansem danego filmu. Jak mówi człowiek, który opublikował ją na YouTube, wyobraź sobie, że oglądasz to przed komedią. Właściwie nie. Wyobraź sobie, że idziesz na pusty pokaz o północy, trochę się spóźniasz, więc po prostu przyszedłeś zobaczyć początek tego, próbujesz uciec, ale potem drzwi się zatrzaskują i przypadkowo zostajesz uwięziony w środku. Następnie projektor się psuje i powtarza w nieskończonej pętli. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, w komentarzu na dole. Though the hunting and exploitation of the rhino has been banned worldwide, one country continues to trade in poached rhino hair. Hell, Taiwan, we don't want the rhino to die. No i to byłoby już na tyle w dzisiejszym materiale. Chciałem, żeby ten 10. odcinek był trochę bardziej wyjątkowy, jednak upały i plus 30 za oknem, no ciężko się pracuje w takich warunkach. Jednak w tym momencie szykuję całkiem interesujący film, który będzie odcinkiem specjalnym na 70 tysięcy widzów. Zapewne żaden z was nie spodziewa się tego, co zostanie w nim pokazane, jednak możecie zgadywać w komentarzach na dole, chociaż myślę, że raczej nie uda wam się zgadnąć. Jeżeli materiał ci się spodobał, to proszę strzel pod nim kciuka w górę, a także zostaw subskrypcję na tym kanale. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, a także wyczekuj tych następnych. Jeżeli chcesz mnie jeszcze dorwać gdzieś, jesteś kiedyś w internecie, to zajrzyj tam jego Instagrama, Snapchata, Twittera, a także serwer Discord Kosmiczne Bagiety, gdzie to możesz codziennie popisać ze mną, bądź porozmawiać na kanale głosowym, a także z wieloma cudownymi osobami.
Teraz widzicie kilka pięknych fanartów, które wczoraj dostałem. Naprawdę przepiękne. Serduszko mi się topi, gdy widzę coś takiego. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy poświęcają trochę czasu, by narysować coś tak pięknego dla mnie. Dziękuję także za wsparcie kanału wszystkim osobom, które zdecydowały się to zrobić. Ogromnie dziękuję i bardzo doceniam. A tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym filmie. Do usłyszenia wkrótce. Mówi do was Mondar i pamiętajcie, że mimo wszystko w każdej legendzie zawsze jest ziarnko niepokojącej reklamy telewizyjnej, której lepiej nie oglądać. W razie czego przełącz na inny kanał. Pamiętaj, ziomuś, dobrze ci radzę. Mówi do was Mondar, trzymajcie się ciepło, miłego dnia, cześć.